Panie premierze, ponadministerialna decyzja, żeby wesprzeć jeden z najważniejszych szpitali w regionie. Tak, oczywiście, bo my wspieramy służbę zdrowia, wspieramy szpitale. Ten szpital jest szpitalem wyjątkowym. Rzeczywiście, że szpital wojewódzki w Zamościu nie ma podobnego szpitala, który ma ten regionalny wymiar tutaj na Zamojszczyźnie. Jest szpitalem dla ponad miliona potencjalnych pacjentów. Bardzo nowoczesny. Bardzo nowoczesna placówka, która w tej chwili buduje nowoczesny oddział neurologii i neurochirurgii. Po ocenie Ministerstwa Zdrowia, która wypadła bardzo pozytywnie dla tego projektu, jest decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby wesprzeć rzeczywiście ten proces inwestycyjny sumą w tym roku 2,5 miliona złotych. Z taką opcją również na lata następne, że będziemy ten proces wspierać. Chcemy rzeczywiście, żeby tutaj we wschodniej Polsce, szczególnie tutaj we wschodniej Polsce, która przez 20 kilka ostatnich lat, można powiedzieć, nie cieszyła się jakimś szczególnym zainteresowaniem kolejnych rządów. Dopiero my od 4 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości przykłada wielką uwagę do tego terenu. Chcemy, żeby właśnie tutaj takie placówki zdrowotne, które mogą zaoferować pomoc pacjentom na najwyższym poziomie, zaproponować dostęp do najnowocześniejszych procedur medycznych, żeby one były wspierane i żeby się rozwijały. Panie ministrze, usłyszymy, że oddział będzie rozbudowywany, poszerzany, ale to też wymóg tego, że nie ma tego typu oddziałów w 3 innych miastach powiatowych ościennych. To też znak tego, jak wyglądała służba zdrowia w poprzednich latach, że tego typu oddziały w powiatach trzeba było likwidować. Dokładnie tak, szanowni państwo, chcemy zbudować na tym kapitale, który jest w Zamojskim Szpitalu, który można powiedzieć, że jest placówką referencyjną na całą Lubelszczyznę, w bardzo wielu zakresach, jest rekomendowany przez pacjentów z całego regionu. Inwestujemy, ponieważ wiemy, że tu mamy doskonałe kadry, mamy już bazę, na której można dodatkowe oddziały, dodatkowe zakresy kupować. To jest też decyzja, za którą oczywiście pójdą środki z Ministerstwa Zdrowia, bo to jest niezwykle ważne, żeby oprócz tego nowoczesnego sprzętu, personelu, zapewnić też środki na leczenie. Także tutaj bardzo dziękuję panu Kajerowi Jackowi Sasinowi, który doprowadził do tego, że te środki trafiły z źródeł rządowych, ale oprócz tego wsparł nas we współpracy z samorządem województwa. Także bardzo dziękuję panu marszałkowi Stawiarskiemu, który także ze swojego budżetu 2 miliony złotych do tej inwestycji dokłada. I szanowni państwo, to sprawia, że kolejne elementy na tych mapach potrzeb zdrowotnych na całą Polskę zaczynają się świecić na zielono. Mamy kolejną nową infrastrukturę i najwyższą europejską jakość leczenia w kolejnych oddziałach na terenie całej Polski. A propos, panie marszałku, 2 miliony złotych, witam serdecznie. Istotny wkład Dokładnie tak, ale nie byłoby tego, gdyby nie zainteresowanie stojącego obok mnie pana premiera Sasina, ze względu na to, że sami nie udźwignęlibyśmy tego, co się nazywa rozbudową tego oddziału tak bardzo potrzebnego tutaj w dawnym województwie zamojskim, czyli na tak zwanej Zamojszczyźnie na Roztoczu. I w związku z tym ten nasz wkład jest wkładem jak gdyby dopełniającym to, co robi rząd Rzeczypospolitej Polskiej i to, co robi premier Sasin. Dzięki.